Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu, świętej Anny, również dzisiaj są jej imieniny. Ja nagrywam wieczorem, więc większość z Was będzie jutro to oglądała, no ale wiedzcie, że data prawdopodobnie będzie z tego dnia jeszcze pod filmem, więc dzisiaj jest świętej Anny, a jutro musicie się cofnąć wstecz troszeczkę. No tak to wygląda, tak to jest w tym czasie linarnym. Pewnych rzeczy się tu nie da przeskoczyć. Więc świętej Anny dzisiaj, wszystkim Annom oczywiście składam najlepsze życzenia i wszystkim innym urodziny również, jak ktoś ma, to też składam życzenia najlepsze, a w szczególności Annom, ponieważ była mamą Maryi. I ona też schodziła na rozmowy ze mną w Nowej Hucie przez panią Krysię. Ojciec Pio przyprowadzał różnych świętych. Zawsze po nim ojciec Pio nieraz mówi: teraz będziesz miał rozmowy z innymi świętymi. I tak miałem całe życie. Znaczy cały czas przez okres rozmów, że zawsze przychodzili na ogół święci. Anioł Stróż, mój osobisty, to zawsze przychodził po rozmowie z ojcem Pio. Tylko pozdrawiał i się żegnał. Podtrzymywać nas na duchu, więc ja też staram się Was podtrzymywać na duchu wiesiorynkami, które co dzień nagrywam, przecież to po to, żeby pocieszyć duszę, żeby wszyscy, którzy poznają prawdę o niebie, mogli z powrotem powrócić, bo kosmos zagubił duszę, zagubił wszystko, zagubił wiedzę, zagubił piękną technologię, która mogłaby służyć wznoszeniu się do nieba, a zostały tylko zgliszcza z nauki, z duchowości. Mało, bardzo. Jest źle. W kosmosie nie ma takich super wysokich planet, gdzie tam jest duchowość, jak nie wiem co. Nie ma, to są bójdy na resorach różnych ludzi. Tutaj ojciec Pio powiedział, że w tym kosmosie, na tej Ziemi, nigdy tu nieba nie było i nie będzie. Więc tylko jest cierpienie, męka, wielka pycha w kosmosie, bo nie odpuszczają te istoty, chociaż mają różne technologie, inne od naszych. Wszyscy jęczą i wzdychają w bólach rodzenia, oczekując synów światłości. Na takich ludzi właśnie Jezus też się rodził, na różnych już planetach, w innych układach gwiezdnych, w naszej drodze mlecznej, bo On jest z nieba, razem z Marią są z nieba, więc rodzą się tam, gdzie jest potrzeba, aby rozświetlić, i potem inni mogą brać wzór i naśladować. O tym, że Jezus żył na różnych planetach, to Fula Horak mówiła. Ta, która wydała Świętą Panią, o czyśćcu tam mówi, ale ona nie wszystko mogła powiedzieć. Zresztą o tym dyskutowałem z nią, bo jeździłem tam wiele razy do niej. I mówiła, że ta książka już spełniła swoje zadanie. I mówiła oczywiście o reinkarnacji ze mną i tych wszystkich sprawach. No ale tam w tej książce nie ma, nawet zaprzecza, że jest reinkarnacja. Bo Kościół by ją po prostu wbił na pal. Nie mogłaby funkcjonować w kościele, gdyby powiedziała coś innego. A tak to przynajmniej jakaś tam duchowość jest. Ludzie czytają, pobudzają się duchowo. Został film, nawet czyściec o niej nagrany przez katolików. Ale to taki trochę propagandowy. Nie ma tam tej całej prawdy, o której ja mówię. Ale oglądać można. Dlaczego by nie?
Więc niebo jest niebem, a ten świat jest, nie jest to antyniebo tak w rzeczywistości. No można by i tak określić, ale to jest po prostu takie malutkie niebo, w którym nie doznaje się tego, co się powinno doznawać. Tylko doznaje się uszczerbku cały czas. Dlatego musimy wzrastać, iść do przodu, pobudzać swoją duszę, leczyć swoją duszę, tak jak się karmi swoje ciało i leczy swoje ciało, jeśli zachoruje. Tak jest i z duszą naszą. Dusza to świadomość, to uczucia. Praca nad uczuciami, nad świadomością, nad wolą. Bo jak już masz świadomość i uczucia, to wola decyduje jakby, co chcesz z tym wszystkim zrobić. Ale wola i uczucia i świadomość to jest wszystko w jednej kulce. W duszy. Wszystko to jest jedno i to samo. To jest tak związane, powiązane, że to rozróżniamy wolę, pamięć, to tamto. To tak można sobie rozczłonkowywać to wszystko, ale to i tak nic nie da. Bo ktoś cię wkurzy, to od razu uczucia masz złe i wolą byś mu przyłożył. No to tak to wygląda. Więc tutaj nie ma co filozofować, tylko po prostu tworzyć w swojej duszy klimat piękna, sztuki, cudownych uczuć i dobrego spojrzenia na wszystko. Wszyscy powinni tak to mieć, do tego dążyć. Ale widzicie, jak w życiu jest. Systemy nam zblokują. Te lewackie, te komunistyczne, te ideologiczne różne, powstają na świecie różne systemy, które trzymają w karbach naszą świadomość, nasze uczucie, nie pozwolą się rozwinąć, tylko narzucają ich poprzez własną edukację i propagandę. Tak jak właśnie PO to robi, lewactwo, liberalizm. Róbcie co chcecie. A my was wybronimy. Jak to mówił Neumann. I kłamstwem przykrywać kłamstwo. Jak to mówił kiedyś z PO minister. Jeździ w samochodzie i mówi, kłamstwem trzeba nakłamać i jeszcze potem to przykryć drugim kłamstwem i wtedy wygramy wybory. Tak mówi PO. No i tak robi cały czas, jak widzicie. Więc tutaj w tym świecie jest ciężko, naprawdę ciężko, żeby się tak wyszlifować i zrobić z siebie brylant, bo szlifując się robi brylant. Więc cały czas musimy te rany swoje leczyć i iść do przodu. Więc jak mówiłem, święta Anna schodziła do mnie, tu będzie z nami, też dam zdjęcie, obraz przypominający ją, zdjęć wtedy nie było. Chociaż nie wiadomo, bo jeśli chodzi o całun turyński, oglądałem wiele filmów na ten temat i tam podobnoż zrobili takie właśnie zdjęcie z tego całunu i dlatego wyszedł ten negatyw. Potrafili coś tam robić. Przecież był już prąd za czasów Jezusa. Wkładali do takiej łódeczki coś tam, był prąd. Ale nie na takie, żeby tam w budynkach, ale mieli coś tam. A w starożytności to był, oczywiście, że był. Ojciec mówi, że były już wyższe cywilizacje na tej planecie konkretnie niż obecna jest, więc można sobie tylko wyobrazić, co było. My dążymy do nieba. To jest dla nas cel i wszystko róbmy, abyśmy tu żyli ostatni raz. Musimy patrzeć ostro na rzeczywistość, na to, co się dzieje w państwie, bo jeśli państwo obejmą ideologię, to już po nas. Nie będziemy się rozwijać, już nie będziemy mogli mówić o takich sprawach, bo tak jak w Moskwie, nie? Tam już nie można nic powiedzieć na Putina, na rząd, bo od razu idziesz do więzienia i wywożą cię na Sybir. Albo cię zabijają po prostu. Tak Łukaszenko to samo robi. Więc jeśli nie chcemy mieć takiego systemu w Polsce, to nie wolno nam na lewicę głosować, bo ona doprowadza do takich systemów. Liberalizm też doprowadza do takich systemów, do takich rzeczy strasznych. PO to już wiadomo, już mówi, co będzie robiło. Więc tylko musimy głosować na takie idee, które są z Bogiem. Blisko Boga. I kierują się prawami uniwersalnymi, boskimi. Czyli PiS. Suwerenna Polska,
Kukiz 15, sam w sobie, Paweł, to no różnie z nim bywało, ale ma pięknych, wspaniałych ludzi, którzy dobrze mówią. Kukiz też kiedyś tam do PSL-u poszedł niepotrzebnie, zrobił parę błędów, no ale powinien się otrząsnąć. PSL to jest postkomuna, tak samo jak te wszystkie inne partie, więc po co? A 2050 to już po prostu katastrofa, kompletna katastrofa. Dzieci nada, jakie jeszcze nie widziałem w życiu. I Konfederacja się do nich też dolicza. Bo oni po prostu nie chcą referendum, nie chcą bezpośredniej demokracji. Nic ich nie interesuje, tylko władza, stanowiska i żeby rządzić Polską i śmiać się leżąc na plecach. Oni do tego tylko są zdolni. Tylko PiS jest rzetelny i prawdziwy. I tak się rzucają, tak wykorzystują każdy moment. Teraz z tą panią do Senatu wzięli. Osoba, o której się mówi ogólnie, że jest leczona psychiatrycznie, psychicznie, wołała policję, że bo chce samobójstwo popełnić, przerwała ciążę i jeszcze do Senatu ją wzięli. To jest dopiero przekręt. Ta osoba będzie chora. Ona zachoruje, umrze z przejęcia się. Jak ją tak będzie Tusk wałkował. To przecież jest straszne. Teraz wam przeczytam wiersz. Walduś przysłał mi dzisiaj wiersz. To wam przeczytam taki o właśnie o niebie, jak on sobie wyobraża niebo. Bo taki wstęp też dodał i przeczytam go. Witaj Wiesiu. Czytałem kilka dni temu książkę Niebo, niespodziewana podróż autorstwa Jima Wortforda. Bohater tej książki opisuje tu prawdziwą historię, swoje puste życie, swoją straszną chorobę, śmierć kliniczną i długogodzinną i kilkugodzinną podróż do nieba, która odmieniła jego życie. Na bazie tego powstał mój wiersz, w którym tak oto wyobrażam sobie niebo. I teraz ten wiersz właśnie przeczytam, Waldzia. Twój świat, taki tytuł. Stąpam po zielonej i soczystej trawie, jakże dziwnie lśniącej pod moimi stopami. Patrzę na drzewa pełne kolorów, mieniące się złotem, światłem liście. Patrzę na z dala ośnieżone wierzchołki gór. Próbuję dostrzec cienie od padającego światła. Ale cóż, nie mogę ich znaleźć. Jakże to dziwne, ale tu nie ma cieni, bo wszystko wypełnione jest Twoim światłem. Od najmniejszych stworzeń po najpotężniejsze wzniesienia. We wszystkim jest Twoje tchnienie. Nieskończona paleta barw, wypełniająca wszystko muzyką. A takie zapachy i takie zapachy, że aż dech zapiera. Widzę przechadzające się obok mnie istoty, na twarzach których maluje się nieskończony zachwyt, wyrażający stan oczekiwania na coś niesamowitego, co za chwilę ma się wydarzyć. Zupełnie jak u dzieci, które ciągle chcą się bawić i doznawać przygód. Nie widzę tu nikogo smutnego i przerażonego. Widzę całkowicie oczyszczone i lśniące dusze, przeobleczone w pełne zachwytu ciała, jakby ze światła zbudowane. Nie ma tu bólu i cierpienia, tylko niewyobrażalne szczęście. We wszystkim jest stan ciągłego podekscytowania. Jakże piękna jest ta kraina, przy której nasz świat wydaje się być dojmująco szary i przygnębiający. Ale dziwne, czuję się tu, jakbym był wreszcie u siebie, jakbym po latach tułaczki powrócił do swojej utęsknionej ojczyzny.
Nareszcie jestem w swoim domu. No piękny wiersz. Dziękujemy Ci, Waldziu. W niebie, jak i na ziemi, tam jest wielka księga wielkich przygód. W niebie też są te przygody właśnie. Wielka księga, każda dusza ma taką księgę wielkich przygód, bajek, które podniecają, przez które się uwielbiamy tam. I wszystko uwielbiamy, i innych uwielbiamy, i siebie czujemy, że jesteśmy uwielbiani. A tu na ziemi też jest księga przygód, ale sami widzicie, jakie mamy przygody, jak takie partie nas przybiją do płotu, ukrzyżują, jak Tusk i inni. No to jaka to będzie, jaki to będzie zachwyt, jak będzie zakaz wszystkiego, kontrola nadzwyczajna, będziesz mało zarabiał, całą gospodarkę oddadzą Niemcom i Rosji. No i co tu się, z czego tu się cieszyć? Jaki tu będzie zachwyt? W tym świecie nie ma zachwytu. I w całym kosmosie jest podobnie, dlatego muszą się oświecić ci ludzie, ci aniołowie z lewicy, komuniści i inni, bo nie pójdą do nieba. Będą siedzieć tutaj, z powrotem zejdą, jak ojciec mówi, że prawie nikt się nie zbawia, bo nie myślą, nie tęsknią za niebem, tylko propagują materializm, władzę, wyżywanie się na innych i prowadzenie ludzi do piekła. To jest ich zadanie, tych polityków. Sianie nienawiści. PO sieje nienawiść. Lewica tak samo. Nowa lewica to samo. Nowa, stara, to najstarsza, ta czy ta nowa XLL, XXL. To jest wszystko to samo. Dziadostwo i koniec. Trzeba się pozbyć takiej ideologii, bo inaczej nie będziemy wzrastać. Będziemy wchodzić w patologię duchową i materialną. Do tego doprowadzą rządy Tuska i tej całej mafii jego, która była, no bo to można by tak powiedzieć. Tak samo jak się mówi, że Bruksela, Unia Europejska, cały ten gabinet ich, to jest mafia przecież. Przekupieni, głosują przeciw Polsce, szczególnie przeciw Węgrom. No to są po prostu aniołowie pozbawieni godności, sumienia i pięknej, czułej wyobraźni. To tyle. To jeszcze znowu przekroczę coś. Nie będę za dużo już czytał. Krótką jedną myśl i wiersz Maćka jeszcze wam przeczytam. Pamiętajcie, że duchowość to polityka, a polityka to duchowość. Duchowość to jest coś pięknego, coś szlachetnego, coś dobrego, coś wrażliwego. Coś, co ma cnoty w sobie. To jest duchowość. I taka ma być polityka. A nie rób ta, co chce ta. A jak zrobisz źle, to do więzienia. Bo cię nikt nie uczy, jak masz być dobry. Tusk nam zrobi reżim putinowski i niemiecki. Już to widać, bo chce wywalać wszystkich. Z telewizji. Na policję już atakuje policję. Mówi, że sam nigdy nie strzelał do policji, a przecież są dowody, że strzelał już do policji. No to do nas też będzie strzelał. Myślicie, że nie? Dlatego ich trzeba odstawić. Nie wolno na takich ludzi głosować. Nieodpowiedzialni ludzie, aniołowie, którym do aniołów jeszcze daleko, bo skrzydła, jak już mówiłem wczoraj, im odcięto. Muszą sobie odbudować skrzydła. No to czytam z drugiego tomu. Człowiek, który nie myśli o innych, zawsze pozostaje w konflikcie z prawem, ponieważ realnie hamuje rozwój społeczny i uniemożliwia innym bycie szczęśliwymi. Co innego myśleć partyjnie, tak jak to robi PO i ci lewacy, źle o społeczeństwie, źle o innych, o swoich rywalach źle. I to widać po owocach, bo po owocach i poznacie. Owoce PO miało katastroficzne. Śmieci nam tu zwozili z Niemiec i teraz się palą. Więc po owocach i poznacie. Więc takie myślenie o innych to nie ma znaczenia. To jest złe myślenie. Trzeba myśleć z miłością do innych, do wszystkich jednakowo. A czy Tusk kocha wszystkich jednakowo?
jako całą Polskę. Pamiętacie, jak likwidował, tylko był zainteresowany tym, żeby Warszawę tylko wzmocnić, jakieś większe miasta, a cały wschód zaniedbał, bo tam są ludzie religijni i wrażliwi. To nie chciał z nimi, nie, bo tam przegrywał wybory zresztą, bo tam są ludzie, jak mówię, z Bogiem trzymają. A tu Warszawka to czy trzyma z diabłem? No to widać przecież. On sam chyba trzyma z diabłem, bo takie rzeczy mówi, takie rzeczy robi i tak nienawidzi innych, że to trzeba mu to powiedzieć w oczy. Dobrze, to tyle na dziś. Nie, jeszcze przepraszam, jeszcze wiersz Maćka na koniec. Zbliżają się wybory i teraz pokazuję, na czym to polega. Na czym polega? Jeśli w państwie rządzi zły system, źli ludzie, to państwo upadnie. Dlatego ojciec mówił też coś takiego, kiedyś mi powiedział, że przez jednego człowieka, mamy takiego w Polsce, nieudacznika, przez jednego człowieka może upaść cały naród. Już obalił raz, razem z Wałęsą, premiera Olszewskiego, który miał właśnie wznieść nas wyżej. Obalił już. Sprzedał Polskę Niemcom i Rosji. Mamy takiego. Jednego, który może, z którego powodu może całe państwo upaść, cała społeczność. Bo jego poglądy na życie, na Kościół są negatywne. Niech nie truje gitary. Wszyscy wiemy, jak to było i trzeba się tego trzymać. Wybory się zbliżają, musimy mówić o tym, ponieważ potem będzie już za późno. Będzie pozamiatane. Będziesz się kryła po kątach, tylko będą na ulicach będą tylko siedzieć i śpiewać zamiast jakieś pieśni dla Boga, piękne dla duszy, to będą śpiewać komuniści, byli esbecy, będą śpiewać, chwalić Tuska, będą się bawić, a więzienie będą wypuszczani, bo wszyscy głosowali, pamiętacie, na Tuska, na PO głosowało, wszyscy w więzieniach głosowali na PO, bo im obiecał, że ich powypuszcza. Częściowo wypuścił. Potem, jak już będzie dobrze albo źle, to wspomnijcie moje słowa. Bo ja mówię prawdę. Taka jak jest. I ojciec nam zresztą mówi, żeby na PiS głosować. Bo tamta frakcja po prostu zniszczy. Większość krajów europejskich jest zniszczonych w ten sposób. Francja też jest zniszczona przecież. Tam już nie ma nic. Chociaż mam rodzinę we Francji. Ciocia już nie żyje, wujek nie żyje, kuzyni jeszcze. Jeden tylko jest. Drugi się wyprowadził już do Polski. No ale jak go Tusk przyciśnie, to pewnie ucieknie znowu z powrotem do Francji. Do Paryża. Bo za jego rządów to mnóstwo ludzi, kilka milionów ludzi uciekało z Polski, wyjechało za robotą. Bo takie tu było bezrobocie. Posprzedawał zakłady pracy, nie było gdzie pracować nawet. Ale naprawdę wśród Polaków w TVN-ie to jest taka ciemnota, ten Kraśko to po prostu nawiedzony negatywny anioł. Gdzie ten, aha, bo to innej przeglądarce, szukam i znaleźć nie mogę. Szukajcie, a znajdziecie. O, to długie. I znowu przedłuży mi się ta wisienka. No trudno. 31 sierpnia 2019 roku Maciek napisał taki wiersz. Bez tytułu on jest. Matko Bieszczadzka, Mario, Królowo i Bramo Nieba, w przedsionku Karpat, moje serce wije się jak niemy zaskroniec w ciszy połonin. Wierzchołki gór, jak paciorki różańca. Przemierzam
gdzie mych cierpień koniec. Stąd mnie zawołałaś z wysokości caryńskiej, twój szept jak posmak jagody pociągnął ciężką duszę w światło nieba. Teraz u twych stóp myczkowickiej stanicy klęczy szczęśliwy, dotknąwszy twych włosów kosmyki. Odrodzony, chwalę bieszczadzkich uzdrowień strumyki. Polskość to duch, wyzwolony spod pychy, stąd do ojczyzny u Boga tylko jeden mój oddech i jedna twa róża mocno w ręku spoczywająca, tak ów kierunek cierpliwie wyznaczająca. Jak latarnia w tej górskiej krainie nakazujesz zawinąć do portu w twym, o Mario, matczynym sercu. Klęcząc przed tobą za złocistym spół i siół kobiercu. Taki piękny wiersz. To Myczkowce, to tam Maciek, ja byłem w Bieszczadach byłem, tak. A w Myczkowcach tam się spotykają właśnie dzieci ojca Pio. Tam jest taki ośrodek, grupa modlitwy mojego kolegi, księdza Wiesia. I Maciek też tam jeździł często właśnie do tych Myczkowców. W stanicy klęczę szczęśliwy, w myczkowskiej stanicy. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i nie dajcie się na wyborach. Nie możemy przegrać, bo to jest walka o duszę, o nasze dusze, o zbawienie naszych dusz. A jak Polska przyjmie to światło z nieba, tą iskrę, o której Faustyna mówiła, dobry system, system miłości i wszystko w nim, co trzeba, dobrego, i wtedy się nawrócą i lewacy, i tamci wszyscy inni, i wtedy ten system będzie kształcił duszę i Polska będzie bezpieczna też. Będzie kształcił dusze prawe, piękne, dobre, szlachetne, nie ateistyczne. Po co komu ateizm? Do czego? Do pychy tylko chyba. Dobra, to trzymajcie się i pa, pa. A jeszcze może dodam właśnie, kiedyś ojca pytałem o coś, zapytałem dlaczego. Ojciec mówi, że pytanie dlaczego, ale to trzeba dobrze zrozumieć, bo dlaczego to wiele rzeczy pytamy. Ale takie fundamentalne pytanie ateisty, dlaczego, to ojciec Pio powiedział, że to jest pytanie szatana. Szatańskie pytanie, dlaczego? I stąd się wziął ateizm właśnie. I ten liberalizm piekielny. To trzymajcie się i papa. Nie ta myszka.